Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w ten kolejny wieczór. Podczas którego pochylimy się nad słowem, które kieruje do nas Jezus. Pomódlmy się. Prośmy Ducha Świętego, aby uzdolnił nas do słuchania słowa, przyjmowania tego słowa. By ono mogło stać się w nas ciałem, by prowadziło nas, do dobrego i pięknego życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, otwórz mój umysł i moje serce na przyjęcie i rozumienie słowa Jezusa. Spraw proszę, aby moje serce pałało, kiedy Ty do mnie mówisz. Jak deszcz, który użyźnia ziemię i daje wzrost zasiewom, tak niech słowo Jezusa użyźnia moje życie. Pozwoli wzrastać i wydawać plon miłości. Niech słowo Jezusa spełnia swoje posłannictwo w moim życiu i uzdalnia do pełnienia woli Boga. Amen. Wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 7, wiersz 21 oraz wiersze od 24 do 27. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usłyszane przed chwilą słowa pochodzą z pierwszej katechezy Jezusa, którą wygłosił na górze. Na górze zwanej Górą Błogosławieństw. Wiemy z wczorajszego wprowadzenia, jakie znaczenie ma góra w Biblii. Przypomnę, że jest szczególnym miejscem spotkania Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. To miejsce, gdzie niebo łączy się z ziemią. Znowu widzimy Jezusa w otoczeniu swoich uczniów i wielu, wielu ludzi, którzy są zasłuchani w Jego słowo. To są jedne z ostatnich słów Jezusa, który mówi do uczniów i tłumów od 5 rozdziału. I trwa ta mowa aż do końcowych wersetów 7. Warto więc, moi drodzy, wsłuchać się w całość tej katechezy, by usłyszeć te słowa dzisiejsze w kontekście,
jakim zostały wypowiedziane przez Jezusa. W całej tej katechezie Jezus pokazuje, że każdy jest powołany do szczęścia. I to szczęście, które Jezus objawia, to szczęście człowiek odkrywa, słuchając Jego słowa, pośrodku swojego ubóstwa, pośrodku swoich cierpień, pośrodku różnych trudności, pośrodku miłosierdzia. Tylko On jest jedyną gwarancją tego szczęścia. On, który każde z tych słów, które kieruje do uczniów i zebranych tam, wypełnił swoim życiem. Każde słowo, które Jezus przyniósł, każde wypełnił swoim życiem. Przez Niego Bóg wypełnił każde ze słów Starego Testamentu. Dlatego Jezus, który pokazuje w tej pierwszej katechezie drogę powołania każdego z nas, pokazuje, że jest to droga do prawdziwego szczęścia przez duże S, którego świat dać nie może. Ale potrzeba zażyłej więzi. Tak jak On przez całe życie pokazywał drogę człowieka szczęśliwego poprzez zażyłą więź z Ojcem, poprzez wypełnianie Jego woli. Dlatego troska o Jego Słowo i więź z Nim ma stawać się dla tych, którzy deklarują się jako Jego uczniowie, drogą do wypełniania woli Boga. Błogosławieństwo objawia się podczas tej zażyłości ze Słowem, zawierzenia siebie temu Słowu. Jezus mówi, kto słucha moich słów. I przechodzimy tu już do usłyszanych przed chwilą słów Jezusa. Kto słucha moich słów i wypełnia je, staje się człowiekiem roztropnym, czyli mądrym, który dom swojego życia zbudował, czy też buduje na fundamencie Jego słowa, na skalę. Cnota roztropności, o której mówi Jezus, jest jedną z czterech, oprócz sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania, które odkrywamy w nauczaniu Jezusa i świadectwie Jego życia. A cnoty, w tym również i roztropność, to trwała dyspozycja do czynienia dobra. To owoce czynów moralnie dobrych. Cnoty uzdalniają wszystkie władze w człowieku, by mógł dojść do zjednoczenia z miłością Boga. Tak mówi katechizm naszego Kościoła. Ale każda cnota, w tym i roztropność, rozwija się w sercu każdego ucznia Jezusa, który jest blisko Jego słowa. Jeśli ono jest najważniejsze, jeśli uczeń stara się wprowadzać to słowo w czym? Wtedy dom jego życia. Oczywiście nie bez trudu. Będzie rzeczywiście silny i mocny. Bo cała siła i moc pochodzi właśnie z zakorzenienia się w słowie Jezusa. Nadrzędną wartością Jezusa było wypełnianie woli Boga Ojca. I tego wiernie i do końca Jezus uczy swoich uczniów. Dlatego Jezus postępował roztropnie. Roztropność prowadziła Go zawsze do działania we właściwym celu, jaki wyznaczał Mu Ojciec.
Jezus też jako człowiek tego się uczył. Stąd uczeń, budując dom swojego życia na fundamencie Jego słowa, wie, czego chce, bo ma przed sobą cel. Słowo porządkuje jego życie i uzdalnia go do realizowania tego celu, co nigdy nie jest łatwe. Nigdy nie było i nie będzie. Bo taka też była droga Jezusa. Ale trzymając się tego, uczeń będzie stawał się otwarty na różne wyzwania, doświadczenia. I przede wszystkim, nawet jeśli pogubi się w tym życiu, pobłądzi, upadnie, to jednak cnota roztropności będzie prowadziła go do tego, by uczyć się na swoich błędach. Roztropność będzie prowadziła go też do odkrywania innych, może w tym momencie bardziej mądrzejszych, mądrzejszych życiowo ludzi, bardziej dojrzałych, w których będzie spotykał zdrowy rozsądek, czyli będzie spotykał takich, którzy żyją prosto i mądrze. Z pewnością spotkaliście takich w swoim życiu. Ja miałem to szczęście i tę łaskę takich spotkać. I za nich dziękuję Bogu. Roztropność więc jest przestrzenią, która utrzymuje równowagę życia duchowego, a także życia moralnego. Jezus nie gwarantuje, że podczas budowania nie będzie zmagań. Mówi o wichurach, mówi o burzach. To piękna metafora tego wszystkiego, co będzie próbowało zniszczyć ten dom. Co będzie próbowało zachwiać jego fundamenty. On wcześniej mówił do uczniów: wchodźcie przez ciasną bramę wyrzeczeń i ofiar, bo ona prowadzi do pięknego życia. Ponadto mówi, że uczniowie, uczeń spotka się z różnego rodzaju przeciwnościami. Mówi też o tym w swojej katechezie. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze. Uważajcie na pokusę obłudy, czyli takiego życia podwójnego, pozbawionego prawdy. Przestrzega, by nie gromadzić sobie skarbów tu na ziemi. Czy też pokazuje, na czym ma polegać przejrzystość życia ucznia, wskazując jałmużnę, modlitwę i post. Jednak dla Jezusa i dla ucznia najtrudniejszym sprawdzianem życia roztropnego, sprawiedliwego, umiarkowanego jest doświadczenie krzyża. To prawdziwe tsunami. I Jezus dzięki zakorzenieniu Ojcu potrafił zmierzyć się z tym tsunami. On na krzyżu nie przegrał. Nie przegrał, ale wygrał. Potrafił na sobie skupić całe uderzenie zła i pokonać to zło mocą miłości, miłosiernej. Nie inaczej było, jest i będzie w życiu roztropnego ucznia. Tam jednak, gdzie zabraknie fundamentu, którym jest Jezus i Jego Słowo, kiedy braknie wypełniania Jego słów, będzie pojawiało się coś z postawy zupełnie przeciwnej tej cnocie, o której mówi Jezus. Postawa nierozsądna,
pojawia się wtedy, kiedy wkrada się lekkomyślność. Powodowana często brakiem zastanowienia się i rozeznania, w jakim celu podążać. Z lekkomyślnością często związane jest lenistwo. Nie tylko to fizyczne, ale duchowe. Człowiek leniwy nigdy nie będzie roztropny. Z lenistwem związane jest także niedbalstwo. Niedbalstwo pojawia się wtedy, kiedy nie zależy uczniowi na wykorzystaniu wszystkich możliwości, jakie otrzymał od Boga, by osiągnąć cel. Dlatego Jezus przestrzega przed postawą nierozsądną, bo to prowadzi do budowania na piasku. I kiedy przyjdą różnego rodzaju trudne momenty, trudne sytuacje, co też widzimy w dzisiejszych czasach, taki dom się nie ostanie. Runie. Bo czego brakuje? Brakuje zakorzenienia w Słowie Jezusa. Pielęgnowania tego Słowa. Trzymania się tego Słowa. Jak skały, jak fundamentu. Bo ono jest oparciem. Ono jest siłą. Ono, które żyje w nas, potrafi przeciwstawiać największym burzom. Prośmy więc o łaskę roztropności. Prośmy Ducha Świętego, aby uzdolnił nas do słuchania Słowa i bycia posłusznym temu Słowu. A tam, gdzie zaczynamy się chwiać, kiedy wkradają się różnego rodzaju pokusy, przed którymi przestrzega Jezus, jak najszybciej starajmy się zawracać z tych dróg. Bo jesteśmy powołani do tego, by budować dom na skalę Słowa, by doświadczać pośród różnych trudności szczęścia, które rodzi więź z Bogiem i Jego Słowem. Niech Duch Święty prowadzi nas na głębiny tego Słowa, czego życzę wam i sobie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.